Milionerzy to prawdziwy hit telewizji TVN, który od jakiegoś czasu znowu możemy śledzić na ekranach telewizorów. W jednym z odcinków, uczestnik otrzymał niebywale ciężkie pierwsze pytanie, które niby miało być łatwe, ale okazuje się, że większość może mieć z nim wielki problem. Milionerzy z Hubertem Urbańskim stało się już klasycznym programem rozrywkowym, który można śledzić w telewizji TVN. Widzowie z zapartym tchem śledzą nową edycję, odpowiadając na pytania razem z uczestnikami. Przy okazji jednego z odcinków pojawiło się z pozoru proste pytanie, jednak odpowiedź na nie już tak łatwo nie przychodzi. Program Milionerzy zaskoczył jednego z uczestników. Milionerzy przyzwyczaili widzów do tego, że pierwsze pytanie, które jest zadawane na drodze do miliona, jest niebywale proste. Zazwyczaj pojawia się w nim przysłowie czy zabawna wyliczanka. Zdarza się także, że kiedy pierwsze pytanie zostanie zadane, każdy z uczestników i widzów bez wahania jest w stanie podać prawidłową odpowiedź. Zdarzają się pytania banalnie proste, tak właśnie miało być i w tym przypadku. Uczestnik w programie Milionerzy usłyszał z ust Huberta Urbańskiego pierwsze pytanie i już miał przed sobą nie lada wyzwanie. Okazało się, że z pozoru proste pytanie, przysporzyło mu wiele problemów. Pierwsze pytanie w programie Milionerzy nie było wcale takie łatwe. Choroba z wysypką to: A. Świnka, B. Wieprz, C. Odra, D. Wisła, brzmiało pierwsze pytanie. Uczestnik, logicznie podchodząc do zadania, od razu odrzucił odpowiedź B. Wieprz, która nic nie miała wspólnego z chorobą. Po chwili odpadła także odpowiedź D. Wisła, która miała zmylić uczestnika. Pozostały więc do wyboru dwie odpowiedzi A i C. Świnka i odra, to znane choroby, ale która z nich występuje w parze z wysypką? Uczestnik, po namyśle, wybrał odpowiedź A. Świnka. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy byliśmy oszukiwani? Wyciekły tragiczne dane dotyczące śmiertelności koronawirusa 2. Zabił ciężarną żonę podczas stosunku, ale na tym nie skończył. Okropny czyn, odbiera mowę wybierając odpowiedź A. Świnka, uczestnik pożegnał się z programem. Okazało się, że prawidłową odpowiedzią na pytanie, która choroba występuje wraz z wysypką, jest odra. Zdaniem internautów, pierwsze pytanie w programie Milionerzy, które miało być banalnie proste, wcale takim nie było. Najlepsze newsy dnia, źródło, Papilot. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.